Ucieczka Pipi. Występują Pipi! Pipi! Hey, Mr. Nilsson. Panie Nilsson, gdzie podziewa się Pipi? We haven't seen your Nie widzieliśmy jej wysokości cały dzień. Czy myślisz, że coś mogło się jej przydarzyć? Nie wiem, Aniko. Nie ma bułeczek ani chleba. Ona tak lubi świeże bułeczki. Może upieczemy bułeczki dla Pipi? Dobry pomysł. Potrzebna będzie mąka. Jest na półce. Jest tylko mały problem. Nie wiem, jak się piecze. Nie martw się, ja to zrobię. Na podstawie książki Astrid Lindgren. Jesteśmy w domu. Willa Stokrotka pali się. Nic nie widać przez ten dym. Zakręć wodę. Tommy, Anika, uratuję was. Gdzie jest źródło ognia? W piecu. Co to jest? Chcieliśmy upiec ci bułeczki, ale chyba za długo siedziały w piecu. Tak, chyba troszeczkę za długo, ale nie martwcie się, zrobimy je jeszcze raz. Gdzie są nasze dzieci? Powinny już być w domu. Słucham? Mówię, że dzieci powinny już dawno być w domu. Jestem pewien, że są u Pipi. Już najwyższa pora, żeby wróciły do domu. Tak. Kiedy jesteśmy razem, jest nam wesoło i miło płynie czas. Ojej, mieliśmy być o 8 w domu na kolacji. Spóźnimy się, Tom. Na kolację troszkę spóźnicie się, ale będziecie na długo przed śniadaniem. Cześć, Pipi, do jutra. Cześć. Czy moglibyśmy dostać naszą kolację? Oczywiście, ale od kiedy to jemy kolację o 10? Ojej, czy to jest za późno?
Tak. I jeśli nie będziecie od czasu do czasu spoglądać na zegarek, to zapomnijcie o wizytach u Pipi. Ale nie zrobiliśmy tego specjalnie, zapomnieliśmy. Zapomnieliście, to nie jest wytłumaczenie. Zawsze się spóźniacie. A ty zawsze krzyczysz na nas. Nie krzyczę. Właśnie, że tak. Uważasz, że krzyczę? Nie. Nie podoba mi się to. Tak. Ciągle czytasz. Co cię tak zainteresowało? Nie zapomnijcie umyć zębów. Myślę, że powinniśmy zdecydować się na ucieczkę. Przypominam wam o zębach. Bohaterowie tej książki uciekli z domu. Umyjcie też szyję i uszy. Chciałabym, żebyśmy zrobili to, co oni. Uciekniemy z domu, bo dosyć już mam krzyku. Chodź tutaj, staruszku. Pojedziemy na mały spacerek. We're going for a little ride. Te bułeczki są pyszne. Tak, dobre. Coś tu masz. Robak. Uważaj. Chyba należałoby coś powiedzieć, Tom. Dzień dobry. Nie czytaj przy stole. Here comes Pippi. Jest Pippi. Good morning. Dzień dobry. Good morning, Pippi. Now I must run. Muszę już uciekać, bo spóźnię się do biura. So long. Do widzenia. Pippi, will you join us for Zjesz z nami śniadanie, Pippi? No, thanks. I've had Dziękuję, jestem po śniadaniu. Cześć, tato. What are we doing today, co będziemy dzisiaj robić, Pippi? Wiem co. Tommy i Janika będą pielić truskawki. What? Co? Pielić truskawki? Mm-hmm. Dziś jest tak ładnie, nie moglibyśmy pielić innego dnia? Już powiedziałam, dzisiaj macie to zrobić. To ciężka praca, nie skończymy dzisiaj. To wkrótce w ogródku będą rosły tylko chwasty. Niech sobie rosną. Nie będę w taki piękny dzień pieliła truskawek, nie chcę. Co się z tobą dzieje? Nigdy nie zachowywałaś się tak jak rozkapryszone dziecko. Weź dzbanek i przynieś mleko. I zmień minę, bo wyglądasz jak wielkie nieszczęście. Nie zmienię, bo ty nic nie robisz, tylko krzyczysz. Wcale nie krzyczę. Właśnie, że tak. Ucieknę stąd, tak jak te dzieci w książce, którą czyta Tommy. Proszę bardzo, uciekaj. Nie wierzysz mi, ale ja naprawdę ucieknę. Zobaczysz. Uciekam z tobą, Aniko. Na razie, mamo. Uciekamy. Mówią poważnie. Tak, ale bez nich będzie cicho. Powiedziałaś cicho? Nawet nie wiesz, jak przykro jest kłócić się z dziećmi. Co ja zrobię, kiedy ich nie będzie? Taka ucieczka dobra jest dla dzieci, a pani będzie mogła odpocząć. Proszę, nie denerwuj mnie. Tak poważnie mówiły o ucieczce z domu. Czy nie sądzi pani, że powinnam im towarzyszyć w tej eskapadzie? Mogłabyś to zrobić, Pippi? Czemu nie? One słuchają się ciebie. Czy mogłaby pani zaopiekować się panem Nilssonem? Oczywiście. Przyprowadzę go tuż przed wyprawą. Do widzenia. Do zobaczenia. Czy wiesz już, dokąd uciekniemy? A co będzie, jeśli Pippi nie pójdzie z nami? Co tutaj robicie? Myślałam, że jesteście już gdzieś na łąkach. Uciekniesz razem z nami? Uciekać? Dlaczego? Ja nie muszę pilić truskawek. Zdecyduj się, bez ciebie będzie smutno. Proszę. Dobrze, ale najpierw zrobię kanapki. Jeśli uciekamy, musimy mieć dużo kanapek.
Panie Nilsson, kiedy mnie nie będzie, musisz zachowywać się przyzwoicie, a nie tak jak w willi śmiesznotce. Rozumiesz? Oto pan Nilsson. Zaprowadzę go do domu. Ale nie sądzisz, że będzie chciał pobiec za tobą? Nie on. To prawdziwy domator. Masz się zachowywać tak, jak ci mówiłam. Na razie. Pippi! Miej na nich oko, Pippi. A pani na pana Nilssona lubi sprawiać niespodzianki. Co się dzieje, panie Nilsson? Zejdź natychmiast, moje nowe zasłony. Nie, panie Nilsson, zejdź z pianina, to waza babci. Nie wzięłaś pieniędzy? Nie, bez pieniędzy jest o wiele zabawniej. A poradzimy sobie? Oczywiście. Świat pełen jest ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a ty zadajesz takie pytania. Obudź się, leniuchu. Jest mnóstwo pracy. Ale leniuch mówi nie. Jutro będę pracował. Obudź się, leniuchu. Odpoczywałeś wczoraj. A to, co mieliście zrobić jutro, musicie zrobić dzisiaj. Obudź się, leniuchu. Użyj swoich palców. Nie odkładaj nic na jutro. Bo jutro nie nadejdzie. Tę linijkę wymyśliła chyba twoja mama. To jest wspaniałe. Nie wiem, czy nasza ucieczka będzie pełna przygód. Nigdy nic nie wiadomo, Aniko. Wszystko jest przed nami. Stop! Tam są poziomki. Borsuki. Czy widziałeś już przedtem borsuki? Nie, ja też nie. Myślałaś, że nic ciekawego się nie wydarzy. A tu na początek spotkanie z borsukami. Tak, to ciekawe. Proszę. Dziękuję, jest śliczny. Jesteśmy razem i razem będziemy szczęśliwi. Razem będziemy się bawić.
Którą drogę wybierzemy? Zadecyduje rzut monetą. Mówiłaś, że nie masz pieniędzy. Mam jeden grosik. Orzeł. Wygląda na to, że pójdziemy w prawo. Naprzód, staruszku. Strasznie kręta ta droga. Kręta czy nie, los nam ją wskazał. Zobaczycie, że niedługo zacznie padać. W książce, kiedy dzieci uciekały, deszcz nie padał. A gdzie spędzimy noc? Na pewno coś znajdziemy. Tutaj jest mnóstwo ciekawych miejsc. Wydaje mi się, że w pobliżu musi być zamek, w którym czeka na nas książę. A oto i nasz zamek. Ładny zamek. Stój, staruszku, to nie potrwa długo. Tylko przeczekamy burzę. Ten konik ma swoje humory. Co teraz zrobimy, Pippi? Nie możemy dalej uciekać bez konia. Jakoś sobie poradzimy. Ale on do nas już nie wróci. Pewnie wróci do domu i napije się gorącej czekolady. Idziemy, nie będziemy tutaj siedzieć. Strasznie. Jeśli się boisz, to złap mnie za rękę. Ktoś gra. To pewnie duch. A może anioł, który uciekł z nieba. Boję się. Tato zawsze mówi, zachowaj spokój podczas burzy, więc kiedy się boisz, należy być dzielnym. Chodź, Tommy. Cześć. Hi. Welcome. Witam. Tam jest kanapa. Chyba, że wolicie usiąść na krzesłach. Dziękuję. Usiądę sobie po turecku. Tak, po turecku jest bardzo wygodnie. That's a fine rocking chair. I można się bujać. A little rickety, though. Lovely weather. Piękna pogoda. Yeah, if you don't tak, mind jeśli lubisz błyskawice. Yes, that's a good point. Właśnie o tym mówiłem. Well, we must get to... Poznajmy się. Ja jestem Konrad. And you are... Well, we're not called... A ja nie jestem Konrad, tylko Pippi. A to Tommy i Annika. Miło was poznać. Annika jest chyba trochę przestraszona. Czego się bardziej boisz, mnie czy błyskawic? Well, both. Wszystkiego. Na błyskawice nie mam wpływu, ale mnie nie musisz się bać. Jestem zwykłym handlarzem, który nikomu nie zrobi krzywdy. A powiedz mi, co robi handlarz? Chodzi od domu do domu i sprzedaje różne rzeczy. A co sprzedajesz? Cóż,
Wisiorki, kolczyki, bransoletki, świecidełka, to co kupują starsze panie. Ani wisiorki, ani kolczyki. Posłuchaj, młoda damo, ja sprzedaję super klej Konrada. Ten klej skleja to, czego nie skleją inne kleje. Super klej Konrada jest super mocny. Żaden inny mu nie dorówna. Zobaczymy. Proszę, młodzieńcze. Tylko ostrożnie, bo skleisz się już na zawsze. Super klej Konrada to coś więcej niż klej. Ma wiele zastosowań. Jeśli umyjesz nim naczynia, już nigdy nie będziesz musiał ich myć. Posmaruj nim cegły, a potrzebny ci będzie dynamit, aby rozbić mur. Nakarm nim kury, a będziesz miał nietłukące jajka. Dobry żart. Jajka, których nie można rozbić. Here comes Pippi Longstocking. Nie przypuszczałem, że super klej jest aż tak dobry. Tommy, Annika! Patrzcie, jestem na suficie. Klej doskonale. Hey! Ostrożnie, nie przyklej się. Nie martw się, mogę zejść. Uwaga, schodzę. Już wiem, jak czuje się mucha. To jest zabawne. Patrzcie, jaką mamy pogodę. Byłoby źle, gdybyśmy nie mieli żadnej pogody. Błyskawice są piękne. Zgadzam się z tobą. Ja też. A ty, Aniko? Nie znoszę błyskawic. Chciałabym być w domu. O nie. Właśnie, że tak. Kiedy skończy się burza, przypomnisz sobie truskawki i zmienisz zdanie. A co będziemy jeść? Racja, czas coś zjeść. No proszę, przykleiłem się. Mówiłem, że jest dobry. Klei wszystko, nawet brodę. Szybko i skutecznie. Powinieneś wstydzić się, Tommy. Czyj to był pomysł, aby okno posmarować klejem? Mój. Mam tak spędzić resztę życia? Jestem silna. Uwolnię cię, tylko zachowaj spokój. Nie, nie rób tak. Wyrwiesz mi brodę razem z korzeniami. Dajcie nożyczki. Lepiej stracić kawałek brody, niż chodzić z przyklejonym oknem. Ten klej jest doskonały. Jeszcze tutaj. Chciałem porzucić ten interes z klejem, ale przykleiłem się do niego. Nie myślałem, że będzie tak wesoło. Ja też. To było pyszne. Czy ja też mógłbym dostać hot doga z ogórkiem? Proszę. Dziękuję. Mówicie, że uciekacie. Ja też uciekam. Uciekasz z więzienia? Nie. Codziennie uciekam gdzieś dalej, bo myślę, że tam będzie lepiej. I czasami tak jest. Na przykład. Nie muszę myć uszu. Chwileczkę, co wy knujecie? Mama mówi, że nawet podczas ucieczki trzeba myć uszy. Ty też powinieneś. Dziękuję ci. Miło, że jesteś taka spostrzegawcza. Thank you.
Ukryj się, młodzieńcze, to mój najlepszy koc. Dobranoc. Dobranoc. Zapomniałeś umyć uszy, Konradzie. Czasem mam szczęście. Obiecaj, że zrobisz to rano, albo ja ci je umyję. Zaczynasz mówić tak jak mama. Dlaczego tak intrygują cię uszy? Jeśli podróżujesz sam, to kto ci przypomni o uszach? Powinieneś je wymyć. Ale już teraz nie będzie sam. Nikt nie zauważy moich uszu. Ale czy nie możesz ich wyczyścić? Wyobraź sobie, że przez wiele lat nie widziałem nic złego w tych uszach. Zapomnij o myciu uszu. Może już więcej nie zobaczymy Konrada. Wiem, ale to smutne, prawda? Do widzenia, Aniko. Zanim zaczniesz myć uszy, będę już daleko. Wracaj, Konradzie. Nie będę myła ci uszu, obiecuję. Nie słyszy mnie. Powiedzcie mu do widzenia. Został nam klej. To dobrze. Dróżka zaprowadziła nas donikąd. Powinniśmy wrócić na główną drogę. Nie, jeśli raz rzuciłaś monetą, to nie ma odwrotu, ale... Ale nie ma żadnego ale. Nie będziemy wracać. Jak zejdziemy na dół? Nie ma żadnego zejścia z tej skały. Musimy wracać. Nie musimy. Mamy sprzęt. Rzućcie plecaki. Może jeszcze będą potrzebne. Powiedziałam, rzućcie, a nie wyrzućcie. Może użyjesz superkleju Konrada? Do takiej prostej roboty nie potrzeba superkleju. Jeśli ktoś poślizgnie się, spadniemy wszyscy. Spokojnie, nic mnie nie oderwie od tej skały. Już nigdy nie powierzę swojego losu monecie. Staraj się złapać skałę.
Nie możesz tak stać, to wbrew prawom fizyki. Nie wiedziałam o tym. Strasznie ci wesoło, a w tym nie ma nic śmiesznego. Trzymaj się. Zsuwam się w dół. Świetnie. Jesteśmy razem. Będziemy się razem bawić. Co u was słychać? Będziemy mieli coś do jedzenia? Cicho, wystraszysz ryby. Nieprawda. Masz coś, Tommy. Wyciągnij szybko. I pomyśleć, że mama chciała, abyśmy pielili truskawki. Zjedliśmy wszystko. Nic nie zostało. Jeszcze nie. Tu jest ładny kawałek. Obudźcie się, leniuchy. Jest dużo roboty. Jutro będziemy pracować. Powinniście być ze mną, gdy przepływała Niagarę w beczce. To nieprawda, Pippi. Absolutna prawda. Pokażę ci, jak to zrobiłam. To jest szaleństwo. Nie bój się, to nic takiego. Nie rób tego. Spokojnie. Zamknij beczkę. Dobrze, teraz zepchnij mnie. Chodźcie, woda jest ciepła. Chodźmy, zobaczymy, gdzie wyląduje. Tam jest. Nigdy jej nie złapiemy, Tommy. Nie, zniknęła. Martwię się, bo tam są wiry i wodospady.
Robi się płytko. To chyba koniec podróży. Ładna przejażdżka. Wysiadka. Daleko odpłynęłam. Szkoda, że nie ma Tomiego i Aniki. Mam nadzieję, że nie są za daleko. Tommy! Anika! Nigdy jej nie znajdziemy. Nie mów tak. Wiem. Zasłonię oczy i policzę do 10. Raz, dwa. A kiedy otworzę, Tommy i Anika będą obok mnie. 7, 8, 9, 10. Myślisz, że dobiła do tamtego brzegu? Tak. Popłyńmy tam. Tu jest płytko. Gdzie oni są? Tutaj możemy spać, Tommy. Anika! Zobacz. Come and look. To jest jeleń czy sarna? A deer. Or is that an elk? Może łoś. A moose maybe. Pippi would know. Pippi wiedziałaby. I always wanted to be Zawsze chciałam mieć jelonka. Wait, Anika. Zaczekaj. It might be afraid of Chyba się nas boi. Gdzie jest Pippi? Nie znajdziemy jej. Umrzemy tu z głodu. To nasze ostatnie kanapki.
so tired. I want Jestem zmęczona i chce mi się spać. Underneath that spruce. Pod tym świerkiem jest dobre miejsce. Mogę spać 2 tygodnie. Ja też. Dobranoc. Co się stało? Mrówki. Śmiałbyś się inaczej, gdybyś to ty położył się na mrowisko. Nie złość się. Powinniśmy zostać w tamtej szopie. Może uda nam się do niej wrócić. Tak. Oszalałam. Leżę sobie, a Tom i Anika błądzą gdzieś po lesie. Szukaj ich, szalona dziewczyno. Tutaj jest ciepło i przyjemnie, prawda? Tak. Dzień dobry, Jerzyki. Jeśli Tom i Anika poszli w dół rzeki, a na pewno tam poszli, to już wyszli z lasu. Rower to jest to, czego szukałam. Wyszliśmy z lasu. Teraz musimy znaleźć drogę powrotną. Jesteśmy bardzo daleko od domu. Możemy w drodze umrzeć z głodu. Jestem bardzo głodna. Czego tutaj szukasz? Potrzebny jest mi rower. Muszę odnaleźć coś, co zgubiłam. Wybierz sobie jakiś. Zgubiłaś coś cennego? Tak, parę dzieciaków. Mam tylko 1 grosik. Szkoda. Ale ten złom oddam ci za darmo. Tylko nie wiem, czy na coś ci się przyda. Dziękuję. Coś sobie z niego zrobię. Popatrz. Kapusta faszerowana. I pieczony kurczak. Uwielbiam faszerowaną kapustę. Najlepszy jest pieczony kurczak. A tam są naleśniki. Co nas podkusiło, żeby uciekać z domu? Pippi! Tommy! Anika!
Gdzie ty byłaś? Chyba wszędzie. Co to za złom? Dostałam na złomowisku. Zejdźcie z drogi. Nie można przejechać. Wynoście się stąd. Przeszkadzacie. Już idziemy. You're holding up traffic. Good thing you're not mine.